Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajawię Wam temat Framer Motion. Oczywiście nie będzie to długi odcinek z tego względu, że na tym kanale są naprawdę bardzo fajne odcinki z animacjami we Framer Motion. Podlinkowane macie u dołu linki do tych filmów. Natomiast właśnie w tym tylko zajawimy sobie temat. Także nie przedłużając, pamiętajcie o łapce w górze oraz o subskrypcji, a ja zapraszam do oglądania. Aby zainstalować Framer Motion, robimy to w bardzo banalny sposób, czyli npm, następnie i lub install, no i framer-motion. Po zainstalowaniu możemy przejść do działania. Robimy to w bardzo banalny sposób, czyli tutaj importujemy sobie motion z Framer Motion, czyli from Framer Motion. No i teraz jak to działa? Tak jak wspominałem wcześniej, musicie sobie dodać przed tak jakby elementem, który chcecie animować, ten tag motion, czyli motion. Tutaj robimy dokładnie to samo. No i tak naprawdę to nie da Wam nic, natomiast sprawi, że tak jakby Gatsby będzie wiedział i ta biblioteka będzie wiedziała, że ten div może zostać animowany. Musimy sobie zaimportować do index.js ten właśnie example, czyli tutaj wywołujemy sobie example. Wróćmy sobie do example i zróbmy jedną rzecz, która może nam się przydać. To znaczy, no ogólnie nie chcemy tego napisu, chciałbym, żeby to był jakiś div. Także stwórzmy sobie style do tego. Oczywiście w połączeniu z Framer Motion możecie używać styled component. Zaimportujmy sobie teraz styled. Po zaimportowaniu możemy sobie stworzyć jakiś styl. Załóżmy, niech to będzie const wrapper. No i tutaj uwzględnimy sobie styled, ale chcemy stylować nasz animowalny div. Także tutaj dajemy motion. Div. No i tutaj możemy pisać style do tego wrapera. Oczywiście na ten moment możemy to już tutaj zastąpić. Teraz tak, dajmy temu wraperowi width na 200 pikseli, height na 200 pikseli i background color załóżmy na red. Jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Nie będę potrzebował tutaj żadnego tekstu, więc po prostu zróbmy sobie to w ten sposób. Taką podstawową animacją, którą czasami chcemy zrobić, ale tak jakby pokażę Wam, w jakim stopniu działa Framer Motion, jest załóżmy scale, czyli chcemy to animować w ten sposób, że jakoś to się nam powiększy. Na wszelki wypadek dam jeszcze margin left na, nie wiem, 100 pikseli, tylko po to, żeby to było troszeczkę bardziej, ok, tak może być. No i teraz tutaj załóżmy, dajmy animate. No i w tym tagu dajemy te elementy, które chcemy animować. Załóżmy, że chcemy to wyskalować, czyli scale, no i do jakiego rozmiaru to skalujemy. W naszym przypadku niech to na przykład będzie 1.5. Po odświeżeniu, jak widzicie, zrobiło się to w ten sposób, natomiast animuje się to w czasie takim defaultowym dla Framer Motion. Możemy to zmienić. Dodajemy to poprzez tag transition, czyli tutaj dopisujemy transition, no i działa to w ten sam sposób jak wcześniej, czyli tutaj dodajemy sobie na przykład duration. No i w naszym przypadku zróbmy to na 1. Jak widzicie, robi się to o wiele wolniej. Teraz tak, możemy sobie to animować w inny sposób, czyli na przykład chcemy, żeby po x przeszło o 150 pikseli. To chyba trzeba dać w ogóle tutaj. Po odświeżeniu, jak widzicie, powiększa się i idzie w prawo. Druga rzecz jest taka, że tutaj możecie dać na przykład tablicę. No i ta tablica tak jakby będzie wykonywać się po każdym indeksie. Załóżmy, że chcemy to wyskalować do 2, potem do 1, potem do 2, potem do 1.5, no i załóżmy do 4, potem do 1. Natomiast usuńmy tego x, żeby to było jakoś lepiej widoczne. Zapiszmy. I teraz po odświeżeniu, jak widzicie, miga to tak szybko, ale w jakimś tam stopniu. Natomiast teraz to duration zwiększymy sobie do 4. Żeby tylko i wyłącznie po to, żeby tą animację lepiej widzieć. Odświeżamy stronę i jak widzicie, powiększa się to schematycznie tak jak tutaj jest zapisane. Tak jak skalować, możecie tak samo rotować, czyli rotate. No i załóżmy, że chcemy na przykład o 100 stopni. Żeby to zrobić, po prostu piszecie jednostkę. Framer Motion defaultowo wie, że chodzi o stopnie. Po odświeżeniu, jak widzicie, kręci się to o 100 stopni. Bardzo fajna rzecz tyczy się batonów. To znaczy, nie będę teraz tworzył nowego batona, natomiast pokażę Wam to na przykładzie tego wrapera. Framer Motion oferuje nam coś takiego jak while over i while tap. Zapiszmy to sobie i pokażmy działanie. Czyli while over i tutaj załóżmy, chcemy dać scale na 1.2, a na while tap dajemy scale na załóżmy mniejszy od naturalnego, czyli załóżmy na 0.9. I teraz tak, while hover będzie wtedy jak najedziemy, a while tap będzie wtedy jak klikamy. Czyli odświeżmy i najeżdżamy, jak widzicie robi się większe, natomiast kiedy klikniemy, no i chodzi o to, że mamy takie tapnięcie, tak jak macie w nazwie. Ok, no i to są takie podstawy podstaw. Oczywiście możecie wasze animacje łączyć ze state, na przykład nie chcecie, żeby animacja od razu była wywołana, tylko na przykład kiedy klikniecie na jakiś element, jak najbardziej możecie to łączyć.
Natomiast to pokazane jest już w innych odcinkach na tym kanale. Jeżeli tam te informacje były niewyczerpane lub można było powiedzieć coś więcej, to dajcie feedback w komentarzach. Ja na pewno się do tego odniosę, ponieważ też warto wspomnieć o tym, że tamte odcinki nagrywałem jakiś czas temu, no i może być coś z nimi nie tak, także jak będzie coś nie tak, no to postaram się to poprawić. Natomiast tak i tak przymierzam się do nagrania kursu do animacji, także też możecie zostawić w komentarzu jakiś znak, no i postaram się jak najszybciej to zrobić. Także w tym odcinku tyle, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć!